moje porcelanowe stworki. Mam nadzieję, że dzień mija Wam wspaniale i jeśli oglądaliście mój poprzedni filmik na ten temat, to wiecie, że zdecydowałam się na leczenie depresji i dziś chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała moja pierwsza wizyta u psychiatry, jak wyglądała moja druga wizyta u psychiatry, która odbyła się dzisiaj i jak czuję się po miesiącu leczenia, jakie były skutki uboczne brania leków i jak się czułam przez ostatni miesiąc. Zacznijmy może od początku, czyli od przypomnienia informacji o tym, że na depresję choruję już około 13 lat i po raz pierwszy wybrałam się do psychiatry i zdecydowałam się na leczenie farmakologiczne, więc jest to mój pierwszy raz z antydepresantami, wcześniej nigdy nie brałam żadnych takich leków. To dla mnie wszystko są nowe przeżycia. Jak wyglądała pierwsza wizyta u psychiatry? Przede wszystkim powiem, że byłam niesamowicie zestresowana, kiedy tylko weszłam do gabinetu. Zaczęłam płakać, szczególnie, że był to dla mnie naprawdę trudny okres w życiu i byłam bardzo emocjonalna i roztrzęsiona, dlatego w momencie, kiedy wiedziałam, że już muszę zacząć szczerze mówić o tym, co się we mnie w środku dzieje, nie dałam rady, puściły mi wszystkie nerwy, puściły mi emocje. Chyba czułam trochę wstyd, że nie radzę sobie z tym wszystkim tak, jak powinnam. Wydawało mi się, że jestem w gabinecie 2 godziny, a tak naprawdę spędziłam w nim 0,5 godziny. I przez cały ten czas prawie płakałam albo powstrzymywałam płacz. Było to dla mnie naprawdę trudne przeżycie i trudna decyzja, ale bardzo cieszę się, że ją podjęłam. Jeśli chodzi o to, jak to wyglądało, to przede wszystkim pani doktor zadawała mi bardzo dużo pytań, zaczynając od mojego dzieciństwa, aż po dorastanie i teraźniejszość, czym się zajmuję, co robię, jak się czuję. Maglowała mnie równo, ale za każdym razem jak trafiała na temat, który wywoływał u mnie naprawdę na tyle duże emocje, że nie byłam w stanie o nim mówić, zmieniała temat na jakiś lżejszy i później powoli wracała do takich poważniejszych tematów. Ogólnie czułam się przy niej bardzo bezpiecznie, czułam, że mogę właśnie jej powiedzieć wszystko, co leży mi na sercu. Podczas tej wizyty dowiedziałam się bardzo dużo na swój temat, mimo że zawsze wydawało mi się, że potrafię spojrzeć na siebie i na swoje życie i na swoje uczucia dość obiektywnie, to takie proste rzeczy, wbrew pozorom, nie wpadły mi nawet do głowy. Dowiedziałam się bardzo dużo na temat tego, jak wszystkie moje doświadczenia z tych ostatnich kilkunastu lat mają jedno źródło, że tak naprawdę depresja jest tylko objawem stanów lękowych, które trwały u mnie od bardzo, bardzo dawna, że tak samo ataki paniki, nerwica, zaburzenia odżywiania, że to wszystko w sumie ma jedno źródło i muszę sobie z tym poradzić, żeby móc żyć jak zdrowy, szczęśliwy człowiek. Jak widzicie, jestem już bardziej ekspresyjna, nie mam rozmydlonego głosu i jestem w stanie jakoś tak ruszyć przed siebie w końcu i spojrzeć na siebie tak, że widzę, że jest postęp. A postęp jest głównie dzięki lekom. Dostałam recepty na 3 różne leki. Pierwszy lek to lek nasenny, który dostałam, ponieważ miałam ogromne problemy z zasypianiem, ogromne problemy ze snem ogólnie. Często się budzę w nocy bez tych leków. Rano nie czuję się w ogóle wypoczęta. Mogłabym spać do 15 i nie byłabym wypoczęta. Oprócz tego mam problem z tym, że kiedy idę spać, zaczynają dręczyć mnie myśli, które nie pozwalają mi zasnąć i zwyczajnie oglądam zazwyczaj serial do jakiejś 2 w nocy po to tylko, żeby zagłuszyć te myśli. Często zostawiam włączony komputer z odpalonym Netflixem po to tylko, żeby zasnąć. Odkąd biorę te leki, już nie mam takich problemów i nie muszę niczym się rozpraszać. Wieczorem czuję się po prostu spokojna i dla mnie jest to ogromny, ogromny postęp, ponieważ nigdy, odkąd pamiętam, nie czułam się tak, żeby móc sobie po prostu iść spać, zasnąć, przespać całą noc i rano obudzić się wypoczęta. Zdrowy sen to podstawa zdrowego życia. Tak, właśnie tak jest. I po raz pierwszy mogę powiedzieć, że właśnie tak się czuję i że ten zdrowy sen to jest mój sen.
Drugi lek to oczywiście antydepresant, którego już prawie cały zjadłam, Jak działa ten lek? Lek działa na chemię w mózgu, która przeszkadza w poczuciu szczęśliwości i wychwytuje jakoś tą serotoninę, która tam się wytwarza i coś tam robi dobrego, że później człowiek czuje się dobrze. Właśnie tak. Ale nie zmienia się żadna osobowość. Nie zmienia się osobowość, mam tylko jedną osobowość. Na początku brałam bardzo małą dawkę tego leku antydepresyjnego, ale mimo to skutki uboczne były bardzo dotkliwe. Przez pierwszy tydzień czułam się, jakbym stała gdzieś obok mojego ciała, ciągle uciekał mi wątek, zapominałam rzeczy, nie pamiętałam, co się działo kilka minut temu. Po prostu mój mózg nie działał wtedy zbyt dobrze, bo organizm przyzwyczajał się po prostu do leku. Oprócz tego skutki uboczne, jakie do tej pory mi towarzyszą, to zmniejszone łaknienie, za co akurat się cieszę, bo dzięki temu nie jem tylu niezdrowych rzeczy, ile jadłam wcześniej. I cały czas mnie suszy, ale to tak mnie suszy, że prawie cały czas muszę pić herbatę, dlatego tu stoi herbata i właśnie się jej napiję. Pozwólcie. O, mogłabym tak cały dzień wlewać w siebie różne płyny, które nie są alkoholem, bo nie mogę brać alkoholu pić. Trzeci lek to lek, którego na szczęście jeszcze nie wzięłam, co było moją głupotą, jak się dowiedziałam dzisiaj, ale o tym za chwilę. Ten lek jest lekiem SOS, czyli sprawdza się w sytuacjach, kiedy przychodzi atak paniki i czuję, że jest ten atak paniki i wtedy powinnam wziąć tę tabletkę i przerwać po prostu atak, czy też inne stany lękowe i zdenerwowanie. Ale nie wiem dokładnie, jak działa na mnie, ponieważ trochę się przestraszyłam opiniami ludzi w internecie. Mimo tego, że miałam 3 ataki paniki w tym miesiącu, nie wzięłam go ani razu i dzisiaj pani doktor powiedziała, żebym się nie bała i że powinnam wziąć wtedy te tabletki, bo musimy nauczyć mój mózg do tego, że panujemy nad sytuacją. No i właśnie dostałam te 3 leki. I te leki chyba działają, bo wydaje mi się, że jest lepiej i moi znajomi zauważają też, że jest lepiej, że mam w sobie więcej energii, więcej radości, więcej siły do działania. Jak zauważyliście, jeśli oglądacie mojego Instagrama, stałam się bardziej kreatywna przez ostatni miesiąc. W końcu przekroczyłam mój próg, do którego nie mogłam dotrzeć od 2 lat przez moją głupotę częściowo, czyli 20 tysięcy followerów na Instagramie. I to dzięki temu, że biorę leki i jestem kreatywna i moje zdjęcia w końcu są fajne. Tak, właśnie tak jest chyba. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Kiedy w takim razie zauważyłam poprawę? Sama z siebie zobaczyłam pierwsze postępy już około półtora tygodnia brania leków. Byłam po prostu bardziej aktywna, robiłam więcej, miałam siłę na to, żeby robić rzeczy. Przemeblowaliśmy z Maxem sypialnię i teraz mamy miejsce do pracy, które tu widzicie. I zmieniło się dużo, bo zaczęłam, wiecie, dbać o siebie, o mieszkanie, o takie pierdoły, z którymi nie mogłam sobie poradzić wcześniej. Teraz właściwie czuję się okej. I pani psychiatra spytała mnie dzisiaj, jakbym oceniła teraz swoje samopoczucie w skali od 1 do 10, gdzie 1 to są te ataki paniki, stany lękowe i wszystko to, co najgorsze, a 10 to jest to miejsce, do którego dążymy, gdzie czuję się dobrze, wspaniale, bezpiecznie i zdrowo. Oceniłam swój obecny stan na 6 na 10. Wiadomo, mam jeszcze dni, kiedy nie mam na nic siły. Wychodzenie z domu budzi we mnie lęk. Spotykanie się z ludźmi nie jest dla mnie do końca komfortowe. Więc mimo tego, że dobrze sobie radzę w najbliższym otoczeniu, w domu czy wśród najbliższych, znajomych, to jednak z tymi poważniejszymi kwestiami i z taką nieświadomością tego, co mnie czeka na zewnątrz lub wśród ludzi, mam nadal ogromny problem i jak już będę czuła się swobodnie w towarzystwie kogokolwiek, każdego, będę mogła powiedzieć, że jest 8 na 10. Kiedy dojdę do 10 na 10 i czy w ogóle, nigdy nie wiadomo, bo depresja, jak wiemy, lubi wracać. Poza tym w tym miesiącu, jak już wspomniałam, miałam 3 albo 4 ataki paniki. Wszystkie na skutek
właśnie kontaktów z ludźmi, z którymi tak w skrócie łączą mnie traumatyczne wspomnienia. I wystarczy, że taka osoba pojawi się na mojej drodze, to budzi właśnie we mnie lęk, który doprowadza do ataku paniki. Jest to trudna kwestia do ogarnięcia, ale nie przynudzając już o smutach i smętach, ogólnie jestem zadowolona z leczenia. Wiecie jak jest, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, że mówię nawet teraz do kamery, w telefonie, pokazuję rzeczy, pokazuję siebie, nie boję się już tego, jaka jestem. Mimo tego, że trafiam na hejt, którego jest wbrew pozorom dość sporo, cieszę się bardzo, że do mnie piszecie, że czasami mogę Wam jakoś pomóc i wesprzeć, bo wiem, jak to jest mieć depresję i nie czuć tego, że ktoś Cię rozumie. To jest bardzo smutne i samotne. Ta samotność pogłębia stan depresyjny, dlatego dobrze jest napisać czasami do kogoś, kto zmaga się z podobnymi problemami, bo wiadomo, że ludzie, którzy są zdrowi, nie zrozumieją tego, jak się czuje osoba chora. Nie zrozumieją, co to znaczy nie móc wstać z łóżka. Że to jest dla zdrowego człowieka czymś zupełnie takim... No jak można nie wstać z łóżka? No weź się ogarnij, no wstań. No a ty nie możesz i co wtedy? Cieszę się, że mój chłopak jest na tyle pełną wsparcia i czułości osobą, że nie muszę przeżywać takich rzeczy na co dzień. Nikt mi nie mówi, ogarnij się, jesteś leniwa, znalazłabyś sobie jakieś zajęcie. Już takich rzeczy nie słyszę, ponieważ nie ma już w moim życiu osób, które mogłyby mi tak powiedzieć. I myślę, że ich brak jest dla mnie też bardzo terapeutyczny. Duża część rodziców nie rozumie swoich dzieci. Wydaje im się, że to albo okres buntu, albo to tylko lenistwo. A najlepsze, co by zrobili dla swoich dzieci, to po prostu powiedzieli, że jest dobrze, pójdziemy do lekarza. Nie przejmuj się teraz nauką, skup się na zdrowiu, bo zdrowie jest ważniejsze niż jakieś oceny w szkole. I gdyby mnie... Ja wiem, to nie jest wina moich rodziców absolutnie, ale gdyby mnie w gimnazjum rodzice zaprowadzili do psychologa albo psychiatry, nie wiem, może bym skończyła studia, może bym poszła na medycynę. Chociaż nie chciałabym tego teraz wcale, ale może moje życie wyglądałoby inaczej. Cieszę się z tego, jak wygląda, bo jestem absolutnie zadowolona z momentu, w którym teraz jestem, bo mam Maxa, który jest najlepszą osobą, na którą trafiłam w całym swoim życiu. Mieszkam w miejscu, które mi się podoba, robię to, co lubię, leczę się, więc wszystko złe, co do tej pory mi się przytrafiło, doprowadziło mnie w to miejsce, w którym wiem, że jedyne, czego mi brakuje do szczęścia, to po prostu zdrowie. I tym pozytywnym akcentem chciałabym dzisiaj zakończyć. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zawsze możecie do mnie napisać na Instagramie, który znajdziecie tu. Zawsze możecie napisać komentarz, a jeśli podobnie jak ja uważacie, że depresję warto leczyć, że warto o niej mówić na głos, zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to właśnie daje mi chęć do dalszego działania. Dlatego dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że rozwijacie się razem ze mną, za to, że mnie słuchacie i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień i każdy następny będzie dla Was wspaniały.